Unboxing dźwigu żurawia Dema KC700 w barwach firmy Sarens. I to jest właśnie ten model, na który długo oczekiwałem od lipca. Wreszcie do mnie przyszedł. Przyszedł razem z drugim modelem, ale to na razie niespodzianka. Niestety, znaczy niestety, no niestety jak niestety, jest to wersja bez książki. No czekałem troszeczkę na tą książkę, to jest taki bardziej album był. Niestety jest to wersja standardowa, tylko wersja Mamut i te pierwsze wersje standardowe były wersjami kolekcjonerskimi. Te są limitowane, ale już bez książki. To jest zwykła instrukcja. Dostałem natomiast bryloczek, na który w zasadzie do tej wersji nie jest przewidziany, ale prawdopodobnie dostałem go gratis od firmy. Bardzo fajnie, bo bardzo mi się podoba bryloczek z dźwigiem Dema KC700. Bardzo fajny. AC700. No a tak wygląda model. Jest piękny, super odwzorowany. Boję się go aż wyjąć, ale to może za chwileczkę. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy podstawę do przeciwwag razem z olinowaniem do kraty. Tak, jest olinowanie do kraty, super. Jak się okazuje, prawdopodobnie ta krata Superlift z 500 będzie pasowała do 700, ponieważ rozstaw mocowań na wysięgniku jest ta sama. Jeśli będzie pasować, a widziałem w internecie, że pasuje, no to będzie super, bo będę mógł sobie ją zamontować do 700, a 500 złożyć do wersji transportowej. Podstawa, wracając tutaj do modelu, podstawa przeciwwag, ten element waży 20 ton. Tutaj mamy przeciwwagi, przeciwwag jest 14, każda 10 ton 140 razem 20, 160. Wersja 500 ma nawet 180 ton, ale 700 ma 160 ton przeciwwag, tyle wystarczy. Tak to wygląda. Są przeciwwagi. Jak to on tak? Przeciwwagi są oczywiście stalowe. Tu są podpory. Podpory przednie. Ponieważ dźwig do wersji transportowej ma zdejmowane te podpory, żeby mieścił się, tak jak wcześniej mówiłem, w tych 12 tonach. Tutaj mamy napinacz wysięgnika wersji Superlift. Super to wygląda. To jest to, co tutaj w 500, w 350. Tak to wygląda. Tu mamy jakieś śrubokręciki, tu mamy zblocza hakowe. To jest prawdopodobnie zblocze 250-tonowe, tak, to jest zblocze 250-tonowe. Wersja Sarens ma żółto-czarne. I tak właśnie czytałem w internecie, ktoś, kto już dostał w innym malowaniu ten model IMC w wersji Mamut, w wersji podstawowej Demaga, że te rolki ciężko się kręcą, ale nie, kręcą się. Kręcą się, ale nie tak dobrze jak w wersji w dźwigach firmy WSI. Tam to leciutko się kręci. Być może będzie trzeba troszeczkę to rozruszać.
No tutaj pewnie będzie dwurolkowy, trzyrolkowy, no to trzyrolkowy to jest 70-tonowy. Chociaż tak naprawdę 70-tonowy to tak jest umownie powiedziane, bo każdy dźwig ma różne udźwigi liny. W 750 lina na jednej rolce tam chyba 14 ton wytrzymywała, w 700 około 14, więc jeśli tam 17 ton albo 14 ton razy 3, no to to tak to się liczy. To jest akurat trzyrolkowe. Trzyrolkowe. No to tak umownie można powiedzieć, że to jest 75-tonowe. Dobra, obraca się to. Obraca się, dobra. Obraca się. Powinno się obracać. A tutaj też się obraca, dobra. Tu są, wiadomo, płyty. Fajnie, że są niebieskie, tak jak firma Starens ma, a nie czarne. Płyty są niebieskie. Super. No tutaj będą już wszystkie śrubki, nie śrubki. To już tego nie będę pokazywał. Tu są rolki do napinacza. O, tu jest fajna rzecz. Firma IMC daje zawiesia hakowe. Takie miniaturowe łańcuszki, ale bardzo fajnie, podoba mi się to. Takie drobne detale, ale są. No dzisiaj będę miał, no i tak wygląda model. Dzisiaj będę miał to składać. O, nie wiem, czy jedną ręką poradzę sobie z wyjęciem tego. Nie, muszę zapauzować, wyjąć go dwoma rękami i wtedy włączę. No i tak prezentuje się model. Odwzorowanie jest wnętrze kabiny operatora, dokładne. Wszystkie oznaczenia, osie oczywiście skrętne, oś szósta. Szósta oś jest podnoszona. Mocowania nadkoli. Podstawa do rolek napinaczy. Wnętrze. Przód. Rolki się ładnie obracają. Wnętrze. Tu akurat nie będzie widać, ale tam też jest ładnie zrobione wnętrze, ale niestety odbija się. Podnosi się. I 700 standardowo ma wysięgnik z 5 sekcji, jedna stała, 4 wysuwane, wysokość 56 metrów, 160 ton przeciwwag. No i tak to wygląda. Jeszcze z tyłu, rzut oko na tył. No dobra, trzeba będzie to złożyć i zademonstrować złożony. A taki krótki rzut na Libera 500, LTM 1500 w wersji firmy z polskimi korzeniami AM Kran Wind, firma, która wcześniej nazywała się Kran Varyło, Eurokran. Nie znam dokładnie szczegółów tej firmy. Ona miała siedzibę pod Szczecinem, teraz tam ma po drugiej stronie Niemiec w Goleniowie, szczegółów nie znam, ale mają ten model, pracują też w niej w Polsce, mają ciężarówki częściowo na niemieckich blachach, częściowo na polskich w barwach Eurokranu. No i taką 500 mają Libera, ale to na razie skupimy się na demagu 700.
500. To jest wersja WSI, to jest firma IMC, to jest firma WSI. I 500 ma dwie wersje wysięgnika, standardowy 54-metrowy i 54-metrowy jest czterosekcyjny, jedna stała, trzy wysuwane i wersja 7-sekcyjna, 84 metry. No i tak jest w rzeczywistości. Firmy mają i ten wysięgnik, i ten. Nie wszystkie, ale większość firm ma i ten wysięgnik. Wysięgnik jest oczywiście wymieniany. No niestety dźwig z wysięgnikiem 84 metry nie może się poruszać po Europie, bo naciski na przednią oś to tam w granicach 15,5 tony, więc prawie 16, więc to już jest dużo. Więc dlatego wyciąga się te cztery sekcje i jeździ się z trzema. No ta wtedy jest wysunięta. Dźwig ma 165 ton przeciwwag. Tu są przeciwwagi, są płyty. Tam są jeszcze przeciwwagi, nie, to są akurat haki, ale gdzieś tam na pewno są. Pod spodem na pewno są, tak, pod spodem są. Tu jest napinacz wysięgnika TY do superlifta. Tutaj jest moduł podwieszenia balastu i napędu olinowania do kraty superlift. Z tym, że Liber podaje 165 ton przeciwwag, przy czym te 165 ton, każdy ten bloczek waży po 15 ton. 15 to jest 30, 60, 90, 105 ton. I tu jest jeszcze, mamy po 15 ton bloczki zakładane na górę. Zakładane na górę, o tak. I tak. Po jednej, po drugiej stronie to jest razem 165 ton, ale oni nie podają wagi tego modułu. Nigdzie nie mogłem znaleźć. Przypuszczam, że no z tym olinowaniem, że ten moduł waży około 10 ton na pewno, bo sama ta lina tej liny to jest prawie kilometr. Z 1000 metrów, około 1000 metrów jest tej liny, więc sama lina to pewnie waży dobre 7, jak nie więcej ton. Więc z tym modułem, no to on może mieć koło 175-180 ton przeciwwag. Ale nie wiem, czemu Liber podaje, że 165 ton, same bloki, bez modułu. A tak naprawdę moduł też dociąża, jest mocowany tutaj. Nie wiem, czemu tak jest, ale... Natomiast Demag podaje 160 ton razem z modułem i podstawą, plus bloki. No dobra, tyle na tyle.